Jeszcze przed obejrzeniem chciałbym zaprosić Was na kanał XNiKes, to on właśnie wykonał mi ten awatar, także on może Wam też zrobić, zostawcie mu suba i może wtedy jakoś się tam dogadacie z nim. Także jo, przesiemano, z tej strony Waper i witam Was w kolejnym odcinku. Tak, Waper powrócił na YouTube, hurra, hurra, hurra. Zabij się! Yo, siema, z tej strony Waper, a dzisiaj witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam cztery moje ulubione gry na telefon, więc zapraszam już Was do oglądania. Także ogólnie witam Was w odcinku, w którym właśnie dowiecie się, jakie gry na telefon są moimi ulubionymi. Chciałem Wam właśnie dzisiaj przedstawić i jeszcze przed tym, słuchajcie, zagłosujcie w ankiecie koniecznie, czy chcecie odcinek, czy chcecie vlog z nad jeziora, czy nie. Możecie oczywiście wybrać dwie opcje. No i oczywiście powróciłem na te YouTube, już jestem po przerwie, troszeczkę wcześniej to zrobiłem, już miałem w przyszłym tygodniu powrócić, ale mam teraz okazję nagrywania, więc dzisiaj przedstawię Wam cztery gry na telefon, które są moimi ulubionymi. I bez dalszego gadania lecimy z miejscem czwartym. Więc miejscem czwartym, jeśli chodzi o moją ulubioną grę na telefon, jest to Grani. Na pewno kojarzycie tą grę, wiem, bardzo dużo osób ją lubi, gra i kojarzy. Oczywiście to jest taka horror game, czyli taka gra horror, nie? Bo ogólnie chodzi o to, że jesteście w takim opuszczonym, nawiedzonym domu, gdzie chodzi sobie taka babka, a wy musicie wyjść z tego domu, znaleźć klucz i się po prostu stamtąd wydostać. Ale jest taki problem, że właśnie ta babcia tam chodzi, nie? Ogólnie się tam szukać różnych wskazówek. No ogólnie na pewno wiecie, znacie te zasady. No i ogólnie tam macie najgorszy tryb, tego jest extreme, ponieważ wtedy ta kurwa tak ciemno i ta babka jest taka szybka, że po prostu nie da się rady chyba. No chyba tylko mistrzowie potrafią wtedy to wygrać. Ogólnie teraz, słuchajcie, przechodzimy do miejsca trzeciego, jeśli chodzi o moją ulubioną grę. Więc miejsce trzecie zajmuje to gra o nazwie Rider. Oczywiście pewnie kojarzycie tą grę też, bo dużo osób lubi w to grać, tak mi się wydaje. I Rider polega to na tym, że macie różne takie motory, różne takie pojazdy, oczywiście wiecie o co chodzi, macie tam sekretne, epickie, komony i tak dalej. I ogólnie macie tam różne przeszkody, macie taki tor z różnymi przeszkodami, jakieś pętle, nie pętle, jakieś takie piły czy coś w tym stylu. Ogólnie tam możecie, mój rekord jest to aktualnie 63, więc nie jestem to jakoś super dobry. Ogólnie tam macie też poziomy, tam chyba do 100 dojdzie chyba, czy tam, no do 100 chyba dojdzie. Więc to jest właśnie trzecia moja ulubiona gra, jeśli chodzi o gry na telefon. A więc miejsce drugie, jeśli chodzi o moje ulubione gry, zajmuje to Skyball. I pewnie tą grę też kojarzycie, jest to też od Ketchupa. Oczywiście Skyball, no sama nazwa mówi, że piłka w niebie, tak? Niebowa piłka, tak w sumie tłumaczenie dosłownym. No i oczywiście chodzi o to, że macie różne piłki, takie różne kulki, którymi po prostu... No, macie takie platformy i po nich się poruszacie. No i jak spadniecie, no to po prostu przegrywacie. Ogólnie naprawdę mój rekord to jest 67 tysięcy, więc nie jest to tak słabo. Chociaż mój brat miał 100 tysięcy ponad, no to wiecie, muszę go pobić jeszcze. Ogólnie to jest właśnie druga moja ulubiona gra na telefon. Lecimy z pierwszą grą. A więc pierwszą grą, która jest moja ulubiona, jeśli chodzi o gry na telefon. Pewnie tego się nie spodziewaliście, niektórzy wiedzą, jest to tak, na razie jest to Clash Royale, czyli ta gra, której było 2 lata temu naprawdę głośno, bardzo, bardzo dużo osób w to grało. W sumie teraz trochę już graczy podchodziło, ale nadal osoby w to grają i w sumie nadal ta gra jest popularna, więc ogólnie Clash Royale, wiecie o co chodzi na pewno, nie muszę tutaj tłumaczyć. Bo wiecie, macie wkurwionego, macie Candy'ego i jego stare filmiki, więc no, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ogólnie dlaczego jest to moją ulubioną grą? No, słuchajcie, ogólnie bardzo mnie to wciągnęło strasznie, znaczy, wiecie, ogólnie lubię to grać, dlatego że codziennie te Clan Warsy i tak dalej, no ogólnie 11 arenę mam, więc kurczę, ciężko mi wbić z tą 12, bo cały czas się trafiają ludzie, którzy mają większy, wiecie, większy level do wieży i w ogóle lepsze levele kart. Ja nie jestem jakiś, nie mam super jakichś wielkich leveli do kart, więc ogólnie naprawdę ta gra jest ciągająca i spoko. Oczywiście mój brat, czyli Luka, się tak wkurza na tą grę, jak w tą grę mówi, że mu to odinstalował, ale ja mu mówię, jak to mi się znudzi, to po prostu sam to zrobię. Nikt nie będzie mi kazał tego robić. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli tutaj znajdzie się pod tym odcinkiem 100 łapeczek w górę, myślę, że da się rady wbić, bo naprawdę potraficie dobijać więcej niż 100, więc naprawdę kozacko. Także jeśli tu dobijecie 100 lajków, będzie naprawdę fajnie i może kolejny filmik pojawi się naprawdę za 2 dni chyba. Ogólnie teraz robię rewolucję, w sensie o co chodzi. Ściągnąłem sobie nowy program Filmora, którego będę ogarniał. Muszę najpierw ogarnąć jeszcze, żeby ten znak wodny, wiecie, usunąć i tak dalej, więc wiecie.
Ogólnie tym będę się zajmował. Ogólnie mam też, muszę sobie pobrać Axiona, taki program do nagrywania na komputer. No bo OBS-em jakoś tak nie za bardzo mi się fajnie nagrywa. Wolę Axionem. Action XD. Dobra. Więc ogólnie dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że to wam się spodobało. Udostępnij film, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Yo! Parabole tańczą, 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 parabole. Parabole tańczą, 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 tańczą.